Cześć, z tej strony Kermito. Witam w odcinku pilotażowym z zupełnie nowej serii na temat kroniki świata 100. Postanowiłem stworzyć taką kronikę. Jej założenie to przede wszystkim obiektywizm. Chciałbym, żeby każde plemię mogło tutaj śledzić, każde plemię i każdy gracz, żeby mógł tutaj obiektywnie śledzić wydarzenia, które rozgrywają się na świecie 100. Także na pewno tutaj chciałbym przede wszystkim, żeby to było raz w tygodniu. Wybrałem dzień piątek, tak, żeby ten piątek, sobota, niedziela, kiedy większość osób ma czas na oglądanie takich filmików, żeby spokojnie mogli sobie usiąść i takie podsumowanie tygodniowe Świata 100 sobie obejrzeć. Na pewno będzie tutaj trochę komentarzy, ale na czele będą tutaj głównie statystyki, czyli rankingi plemion, graczy, pokonanych przeciwników itd., itd. Fajną rzeczą na pewno będzie to, że będę starał się robić mapkę. Mapkę plemion, tylko czy to będzie top 10, top 20, czy top 25 plemion na serwerze, to chciałbym, żebyście zdecydowali wy jako moi widzowie, ile na przykład tych plemion miałoby na takiej mapce być. Po prostu napiszcie to w komentarzu. Natomiast ogólnie, jeżeli macie jakiekolwiek sugestie do tego, jak takie podsumowanie tygodniowe Świata 100 miałoby wyglądać, to również napiszcie o tym po prostu w komentarzach. Także to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. Na ten moment, jeżeli chodzi o historię Świata 100, to jesteśmy jeden dzień po rozpoczęciu wstępnego logowania. Świat wygląda bardzo obiecująco, jeżeli chodzi o jego ustawienia i tutaj może, a może nie, może dam po prostu link do ustawień w opisie tego filmiku. Natomiast tutaj warto na pewno powiedzieć o tym, że dzień po rozpoczęciu wstępnego logowania mamy już ponad 550 plemion na serwerze oraz tutaj pokażę może tą planszę, oraz prawie 17 tysięcy graczy już zdążyło się zalogować na serwer. Także wygląda to bardzo obiecująco. Mamy jeszcze 5 dni wstępnego logowania i 20 stycznia o godzinie 14:45 rozpoczynamy grę na tym serwerze i 2 dni, czyli za tydzień, dokładnie w piątek, będzie kolejny odcinek już po starcie, jak wygląda konkretnie czołówka plemion już na takim bardzo, bardzo wczesnym etapie i co najciekawsze, na pewno jak te plemiona ze wstępnego logowania rozłożą się na mapie. Z tego co zauważyłem, obecnie na serwerze są już plemiona takie jak, no, jesteśmy my, tak, Gehenna, jest również, są Berety, jest również OTS, plemię Legend i to chyba w zasadzie tyle, co tutaj mam na rozpisce z takich ciekawszych plemion. No, dość powiedzieć tak, że, i przepraszam, jeszcze jest plemię Akademia Pana Kleksa, APK. Tak, czyli to będzie taka grupa plemion, które już wychwyciłem, że są to plemiona na pewno z jakąś historią i z jakimś przygotowaniem do tego serwera. I można powiedzieć tak, że już na serwerze 100 grają zwycięzcy świata 50, 58, 55, 78 i 82. Także jak na pierwszą dobę wygląda to, tak jak powiedziałem, całkiem, całkiem okazale. Także jeżeli interesują Was takie podsumowania tygodniowe, bo wiadomo, że w dalszej perspektywie czasu, jeżeli będę co tydzień umieszczał mapkę aktualną, to z czasem będzie można z tego skleić równie fajny filmik na temat historii Świata 100 właśnie przez pryzmat mapy i to chyba jest takie zawsze coś, co każdy o tym jak gdyby powiedzmy marzył, tak? W pewien sposób, żeby coś takiego zobaczyć, jak się od pierwszego dnia rozwija taki serwer. No i właśnie pomyślałem, że to będzie fajna okazja, żeby po prostu takie coś stworzyć przy okazji prestiżowego i takiego jubileuszowego Świata 100. Także zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i w zasadzie na teraz to tyle. Subskrybuj kanał, komentuj, lajkuj, odwiedź nasz fanpage na Facebooku, śledź naszego bloga. Dzięki za uwagę, cześć.